Dni Orchidei obchodzą swój jubileusz. Już po raz 15 miłośnicy popularnych storczyków spotkali się w Sosnowcu. Jest to bardzo fajna pasja, do której zachęcamy naszych zwiedzających i próbujemy na każdej wystawie pokazać chociaż jakąś małą część tego, jak piękne i różnorodne potrafią być orchidee. Bo odmian tych kwiatów na całym świecie są tysiące. Maleńkie, naprawdę mikroskopijne, które trzeba podziwiać praktycznie przez lupę, kiedy kwitną, do takich dużych, które mają ogromne, wielkie kwiaty. Większość pachnie, niektóre ładnie, niektóre okropnie śmierdzą. Kwiatami też się różnią, mnóstwo kolorów. Sosnowiecka impreza połączona jest z kiermaszem. Znawcy już wiedzą nazwy, bardziej szukają takich rzadkich okazów, a zwykli klienci, zwykłe hybrydy, jakie można spotkać w marketach. Szczególnie popularny Phalaenopsis. Co roku egzotarium w parku przy ulicy Kresowej odwiedza 4000 osób. Żałujemy tylko, że z wystawy niektórych okazów nie można kupić. Jak na przykład tej Katlei, królowej orchidei będącej własnością Joanny Siudy. Mam jakieś 3-4 lata. Kwitnie u mnie drugi raz. W zeszłym roku przekwitła przed wystawą, a w tym roku jej się udało. Po raz kolejny na Dni Orchidei udało się przyjechać pani Lucynie z Krakowa. Kiedyś to wydawało się, że storczyk, no to jest coś nieosiągalnego u nas w kraju, a w tej chwili w każdym domu może być storczyk. Wbrew obiegowej opinii storczyki są roślinami łatwymi w uprawie. Miękka woda do podlewania, luźne podłoże, bo musi przesychać między podlewaniami. Nie wszystkie gatunki mogą mieć cały czas wilgotno. No i niepełne słońce. Za opiekę orchidea odwdzięcza się nam pięknymi kwiatami. Czujemy się jak małe dzieci, jak roślina nam zakwitnie. Jeszcze taka, którą naprawdę gdzieś tam wypatrzymy, wymarzymy sobie. To jest dla nas satysfakcja i radość, spełnienie. Szansę na tę radość ma każdy, bo zakres cen jest szeroki. Od 25 zł takie jednopędowe hybrydki do 45 dwupędowe ładne. Poprzez wandy 140 zł takie oznaczone. Storczyki mamy w granicach 80 zł. Jednym z najczęściej zadawanych sprzedawcom pytań jest to, w jaki sposób przycinać pędy. Jedni mówią, że trzeba pęd przycinać przy samej, zaraz za jednym oczkiem. Niektórzy mówią, szkoła jest, że po trzech. Natomiast ja osobiście zostawiam. Czekam do momentu, kiedy sam pęd przeschnie. Jeżeli przeschnie, wtedy obcinam. Jeżeli nadal jest żywy, zostawiam go, a może roślina będzie miała ochotę zakwitnąć dalej. A wtedy znowu będzie cieszyć nasze oczy. Więcej materiałów wideo o naszym mieście na stronie tv.sosnowiec.pl.